Wierzę, że Bóg będzie z nami, będzie nam błogosławił. Rozmyślanie nad tekstami Pisma Świętego, które chcemy czytać dzisiaj. Otwórzmy najpierw może list Jakuba, pierwszy rozdział. I przeczytamy tutaj te teksty, które przed chwilą już zostały nam przedstawione. Pierwszy rozdział listu Jakuba, wiersz 17 i 18. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia, gdy zechciał zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Proste, wyraźne słowa. Aczkolwiek warto się nad nimi zatrzymać i przez chwilę pomyśleć. Zapewne jesteśmy przekonani, że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. Czy mamy takie przekonanie? Dzisiaj chciałbym z wami rozmawiać podczas tej godziny studium Słowa Bożego, a nie tylko mówić. Czy wszystkie dary, które od Boga otrzymujemy, są dla nas dobre? Jesteście tam jeszcze? To dopiero początek. Czy zawsze, gdy my je otrzymujemy, podobają nam się? Nie. Czy to oznacza, że one są dobre, ale my tego nie rozpoznajemy? Czy prawdą jest, jak ktoś powiedział, że niektóre błogosławieństwa Boże przychodzą do nas w przebraniu? Wydaje nam się, że to jest coś w ogóle nie na temat. Pamiętacie ojca, który miał dwóch synów? Jeden zdecydował dom opuścić. Wszystko wskazuje, czytając tę przypowieść, tę historię, którą Jezus opowiedział, że był to dom ludzi wierzących. Ojciec był patriarchą domu. Synowie posłusznie w domu wszystko czynili i w pewnym momencie ten młodszy. Zauważyliście, że drugie dziecko w rodzinie jest o wiele takie bardziej otwarte, rezolutne niż to najstarsze? Czy to dlatego, że to starsze tłamsimy jako rodzice tym, że mówimy cicho bądź, masz być przykładem dla tego starszego? Czy mamy tutaj kogoś, kto dla tego młodszego, czy mamy tutaj takie starsze rodzeństwo, nie mówię wiekiem, ale starsze w proporcjach rodzinnych? Jesteś starszą, najstarszą córką albo synem? Kto? Jest sporo. Czy podoba wam się ta funkcja w rodzinie? Jedna, bo można porządzić trochę, co? Powiedzieć temu małemu, słuchaj mnie. Ale gdy mama mówi, słuchaj, mnie nie będzie, ale ty odpowiadasz za to wszystko, co tu będzie, no to niekoniecznie jest to przywilej. A już gdy coś uda nam się zrobić, z czego może nawet jesteśmy dumni, a rodzice się zorientowali, co to było i nie są zadowoleni i mają dla nas naganę, i wobec tego młodszego rodzeństwa mówię, patrz, uczą się od ciebie. Jak się wtedy czujemy? Dlatego ten starszy może był potulniejszy w tej historii, którą Chrystus opowiedział. Tak na pewno był. Ten młodszy był rezolutny. Jak coś sobie upatrzył, powiedział, tato, należy mi się coś, to mi daj. Wyobrażacie sobie, co przeżywał ojciec?
Jeżeli był wierzącym człowiekiem, ile modlitw zanosił wtedy do Boga? Jeżeli jesteś rodzicem i wychowujesz dzieci, a dzieci w wieku nastolatków potrafią czasem do parteru sprowadzić nie tylko rodziców, ale i dziadków. Wiedzą doskonale, jak z kim rozgrywa się tę partię szachów. Na pewno się modlił. Czy modlił się o to, ażeby ten syn zmądrzał i odstąpił od tego wyjazdu z domu? Czy Bóg wysłuchał jego modlitwę? Tak widzę głowy i tak. Nawet gdybym był w Turcji, też miałbym problem, bo tam turyści tak będą mówić, tak? A zaprzeczać będą odwrotnie jak tubylcy. Tak, na pewno wysłuchał. W momencie, gdy syn zapragnął wyjechać z domu, w momencie, gdy ojciec zaczął się modlić, w momencie, gdy syn opuścił próg ojcowskiego domu, ojciec wysłuchał tę modlitwę. W tym momencie, bowiem, rozpoczął się powrót tego syna. On o tym jeszcze nie wiedział. Ojciec o tym nie wiedział. Ale Bóg wiedział, że jeżeli ten chłopak nie odejdzie i nie trafi na odmowę spożycia pokarmu z koryta świń, to nigdy w tej rodzinie nie będzie szczęśliwy, nigdy nie będzie synem dla tego ojca, ani bratem dla swojego brata. Niezbadane są, ktoś powiedział, wyroki Boże. Bóg doskonale wie, dlaczego przyzwala nieraz na zachowania, które wydają nam się, że Bóg jest daleko od nas. Nie wysłuchał naszych modlitw, a Bóg właśnie je wysłuchał. Ostatnia część tego wiersza 17 brzmi tak, że u Boga, u Niego nie ma żadnej odmiany. To jest zrozumiałe, prawda? Bóg jest taki sam, niezmienny. Ktoś nawet zarzucił, wobec tego nie rozwija się. Bo każdy, kto utknie w jakimkolwiek punkcie, to się cofa. Ale nie tak jest w odniesieniu do Boga. Bóg jest absolutem. Pod każdym względem. U Niego nie ma żadnej odmiany. Ktoś powie, proroctwa, gdzie powiedział Jonaszowi, idź, że Niniwa będzie zniszczona, a później stało się inaczej? Nie. Proroctwa rządzą się swoimi prawami. Są proroctwa warunkowe i bezwarunkowe. Biblia na ten temat bardzo wyraźnie nam mówi, że proroctwo w momencie wypowiedzenia dotyczy warunków, w jakich zostało przekazane. Jeżeli warunki się zmienią, to i efekt końcowy będzie inny. Czasem zupełnie o 180 stopni na innym miejscu. Są proroctwa też bezwarunkowe. Są to wszystkie proroctwa związane z działaniem Boga i z mesjańską służbą Jezusa Chrystusa. Tam nie ma żadnej odmiany. Tam się stanie wszystko dokładnie tak, jak zostało zapowiedziane. Ale ostatnie słowa tego 17 tekstu mówią, że u Boga nie ma ani chwilowego zaćmienia. Czytam z Biblii Warszawskiej tak zwanej, z Nowego Przekładu. Czy mamy inne przekłady? Jak ta końcówka 17 wiersza brzmi? Bardzo bym prosił, ktoś ma inny przekład, niech powstanie, żeby był słyszalny i niech ją przeczyta. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, wstępuje z góry od Ojca Świateł,
u którego nie ma przemian ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Mnie tylko końcówka 17 rozdziału, 17 wiersza interesuje. Siostro Kingo, możesz jeszcze raz samą końcówkę? Samą końcówkę. U którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ani cienia zmienności. Jak gdyby powtórzone to samo, tylko w innych słowach, prawda? Nie ma zmiany ani cienia zmienności. Tutaj jest chwilowe zaćmienie. Ktoś ma może Biblię Gdańską? Proszę bardzo, proszę. Przeczytać końcówkę 17 wiersza. Oj, to może ktoś ma już w Biblii Gdańskiej. Jakub, pierwszy rozdział, wiersz 17, końcówka, albo cały 17. Ani cienia na wstecz się wracającego. Tak to brzmi w Biblii przekładu gdańskiego. Ani cienia na wstecz się wracającego. Co to może oznaczać? Tak gorąco, a ja każę wam myśleć. Ani chwilowego zaćmienia. Sądzę, że Biblia Warszawska najtrafniej, najbliżej jest oryginału. U Boga nie ma takiego momentu, który musiałby zastanawiać się, no i co teraz? Nie ma sytuacji, która by go kiedykolwiek zaskoczyła. Chwilę muszę pomyśleć, a już wiem. Takich sytuacji u Boga nie ma. Popatrzmy, i ten Bóg zaprasza nas, abyśmy Mu zaufali. Warto Mu zaufać? Ale ja dzisiaj chciałem mówić o darach, o tych dobrych darach. Otwórzcie ze mną Ewangelię według Mateusza, 7 rozdział. I tutaj w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, od wiersza 7 do 11, dowiadujemy się, w jaki sposób my możemy korzystać z tych darów, jak po nie sięgnąć. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. W tym tekście nie ma nic do tłumaczenia chyba, prawda? Jest bardzo wyraźny, bardzo klarowny. Masz potrzeby, proś. Rzecz w tym, że ja często jak proszę i zwracam się do Boga i chcę, ażeby coś uczynił, to nieraz zauważam, że tam jest więcej moich zachcianek, jak moich potrzeb. Czy wam się to też zdarza? No potrzeba to jest potrzeba, ja to po prostu to jest korzystne i powinienem mieć dla mojego i duchowego, i każdego rodzaju rozwoju. Zachcianka. Pamiętacie króla Hiskiasza? Bóg, smutna to okoliczność była, powiedział Izajaszowi, powiedz mu, aby napisał testament, bo umrze.
Iskierz odwrócił się do ściany, zalał się łzami. Mówi, Boże, w zasadzie całe jego życie dotychczasowe to było z Bogiem. I teraz za to ja mam umierać? Teraz, kiedy wszystko jakoś się tam poukładało? Bóg mówi, dobrze, dobrze. Posłał Izajasza, proroka. Powiedział, Hiskiaszu, jeszcze 15 lat będziesz żył. Wybierz sobie znak, żebyś miał pewność, że to Bóg mówi. I żył 15 lat. Czym całe doświadczenie się skończyło? Do czego się sprowadziło? Że to nie była potrzeba Hiskiasza. Potrzebą Hiskiasza było, aby zamknąć ten piękny rozdział swojego życia. To była zachcianka. I Bóg czasem, bo zawsze daje nam dobre dary, zawsze zaspokaja potrzeby. Taką obietnicę mamy. A czasem spełnia nasze zachcianki. I zawsze, gdy spełni, to patrząc z perspektywy czasu, nie mamy najlepszych wspomnień. Nie mamy najlepszych wrażeń czasem, żałujemy, że tak potoczyło się nasze życie. Jeżeli mowa jest o modlitwach, to też mamy wskazówki Pisma Świętego. Chrystus powiedział, o cokolwiek byście prosili w imieniu moim dawam. I tu mamy kolejny paradoks. Jak to o cokolwiek? No tak, jeżeli w moim imieniu, o cokolwiek możesz prosić. No to ja chciałbym, aby chmurka zasłoniła tutaj tę okolicę i nie dopiekało nam dzisiaj. Co to znaczy prosić w imieniu Jezusa? Nasze modlitwy zwykle rozpoczynamy albo kończymy formułą. Prosimy o to, albo wysłuchaj nas, w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy taka modlitwa naprawdę ma gwarancję wysłuchania? Czy ona była w imieniu Jezusa Chrystusa Bogu przedłożona? Przychodzę do brata Michała Sędzika w imieniu Aliny. I mówię, słuchaj, przychodzę tutaj w imieniu Aliny i proszę o to, o to i o to. Co to oznacza, przyszedłem w imieniu Aliny? To nie jest moja prośba, to jest prośba Aliny. A przynajmniej ona o niej wie i ona ją akceptuje. I chce, aby ona była spełniona. Zastanówmy się, czy formuła jakakolwiek zastąpi rzeczywistość, że my, gdy rozmawiamy z Bogiem i opatrujemy tę rozmowę formułą w imieniu Jezusa, to jest w imieniu Jezusa? Czy to jest zgodne z Jego życzeniem? Ale to jeszcze nie wszystko. Odwróćmy jedną kartę w Ewangelii Mateusza, do rozdziału 6. Dalej jesteśmy w modlitwie. Przy modlitwie. Wiersz 7 i 8. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Tekst zrozumiały, jasny. Nie bądźcie do nich podobni. I uzasadnienie. Gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Przedtem, zanim go o to poprosicie. Ktoś kiedyś zadał mi pytanie, to po co w ogóle się modlić i prosić? Bóg zna moje potrzeby. I tak w zasadzie, w tym względzie, to mamy rację, jeśli takim tokiem rozumowania idziemy. Pamiętacie modlitwę Ojcze Nasz?
Niektórzy dzielą ją na 7 części. 6 części dotyczy Boga, Jego spraw, Jego królestwa. Jedna część. Potrafimy ją wypowiedzieć? Chleba naszego. Chleba naszego powszedniego daj nam na 2 tygodnie. Dzisiaj. A jutro? Znowu będzie dzisiaj. A może nie będzie dzisiaj. Bóg zna nasze potrzeby, wszystkie. Dlatego Chrystus powiedział, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, nie tam u sąsiada, u siebie. A wszystko inne będzie wam dodane. I teraz mam bardzo konkretne pytanie prowadzące, o ile do tej pory to było wprowadzenie długie, co? To teraz będzie sedno tych dobrych darów Bożych. Przypomnijcie sobie wszystkie dary, które zawdzięczacie Bogu, a szczególnie te, o braku których nie wiedzieliście, a Bóg wam je dał. Bez proszenia. Nawet bez waszej wiedzy, czy naszej ludzkości wiedzy, że je potrzebujemy. Chciałbym, abyśmy wymienili teraz takie dary. Głośno, odważnie. Każda odpowiedź jest dobra. Pamiętajmy o tym. Tu nie ma losów przegranych, jak w niektórych loteriach. Za jaki dar jesteś wdzięczna Bogu? Dawno, 23 lata temu właśnie żyłam na Ukrainie i tak można powiedzieć, prawie na siłę byłam sprowadzona do Polski. Tak nie chciała tu jechać, po prostu nie chciała. Mm-hmm. I teraz rozumiem, że po prostu Pan Bóg wiedział, co będzie działać tam i że może kiedyś będę potrzebna tu w Polsce, żeby kiedyś pomóc tym, kto jest na Ukrainie. A więc wdzięczna jesteś tak, za to, żeś się znalazła nie w Polsce, tego, że... nie zamierzając nawet. Tak, nawet nie mogła sobie wyobrazić, ale dziękuję bardzo. Inne dary, za które jesteśmy wdzięczni, to jest wielki dar i chwała Bogu, że czujesz tę wdzięczność. A to, co macie, co sobą reprezentujecie, w ogóle czym dysponujecie, to jest wasze czy od Boga? I trudno wam powiedzieć o jednej rzeczy, za którą mu dziękujecie? Wiedzieć, który to wielki dar. Jestem okrutny dzisiaj, ale na mnie słońce tak działa. Przepraszam. Co? Ale ciężko was uciągnąć. Zacznę pytać w pierwszej ławce, bo ci są najpilniejsi. Proszę siostro. 30 lat temu. Proszę nie opowiadać, tylko powiedzieć, jaki dar. Pragnienie poznania bliżej Boga. Pragnienie poznania Boga. Miłowałam na to wszystko. Cudowny dar. Jaki jeszcze dar? Siostro Olina. Myślę, że darem Pana Boga jest to, że z natury będąc uważam bardzo nieśmiałą dziewczynką, nieśmiałym dzieckiem, nabyłam umiejętności dziękuję bardzo. Rozumiem. Inne dary. Czy jesteście Bogu wdzięczni za powietrze, którym oddychamy? Prosiliście kiedyś o powietrze? Za zdrowie, za życie. Za przyrodę. Tak trudno to wyliczyć? Zacząłem. Niech się to wysypie teraz. O, wszystko to znaczy nic. O nie. Ja przepraszam, wiem o tym. Ja dziękuję za wakacje. Za wakacje. Ja chciałbym zwrócić wam uwagę na 3 największe dary w moim odbiorze, za które Bogu jestem wdzięczny. Pierwszy to Jezus Chrystus. Gdyby nie Jezus Chrystus, nie byłoby nas,
Nie tylko, że z tego powodu, że nas stworzył, ale już gdy istnieliśmy. Adam i Ewa, przedstawiciele naszego rodzaju, nie przypuszczali, że to tak się skończy. Najpierw myśleli, że ten nieznajomy ma rację, ale gdy później stwierdzili i widzieli, co się z nimi dzieje, to wiedzieli na pewno, że to jest koniec ich życia. Oni się nie spodziewali i to dzięki Chrystusowi. On ich winy, ich grzech wziął na siebie. Nie jesteśmy Bogu wdzięczni za ten cudowny dar? Czy jest większy dar poza Jezusem Chrystusem? Tak Bóg umiłował ten świat, że dał swojego Syna. Co nam więcej miał dać, jak w jednej z pieśni śpiewamy? Dał nam wszystko w swoim Synu. Dał nam życie, dał nam perspektywę. W Księdze Izajasza czytamy, że On wziął, to w lekcji dzisiejszej było, wszystkie nasze winy i całą konsekwencję naszego odstępstwa. Przebaczył nam te wszystkie winy, mało przebaczył. On zapłacił za nasze winy. On nas stworzył, myśmy się zaprzedali, a On przyszedł, aby nas odkupić. Czy znasz taką sytuację, gdzie kogoś tam może bieda przygniotła i poszedł gdzieś i sprzedał coś, bo potrzebował dosłownie parę złotych, ale musiał je mieć. A później już miał środki, już miał pieniądze i poszedł, ażeby to odzyskać, odkupić. Czy zauważyliście, że nigdy nie odkupisz za taką cenę, za jaką coś sprzedałeś? Odkupienie kosztuje zawsze więcej. Zawsze więcej. I On tę cenę najwyższą za nas wszystko, wszystkich oddał. Apostoł Piotr napisał, nie jesteście wykupieni ani za srebro, ani za złoto, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego, nieskalanego Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale i wierszu 9 możemy przeczytać, że On skosztował śmierci za każdego z nas. Co to oznacza? Czytaliście nieraz o skazaniu jakiegoś wielkiego przestępcy, który został skazany z jednego paragrafu na dożywocie i z drugiego na dożywocie, z trzeciego na karę śmierci, z czwartego jeszcze na coś. Co to oznacza? Że on będzie dwa razy żył, aby te kary odbyć, bo jednego życia nie wystarczy. Nie. To oznacza, że nawet gdyby był ułaskawiony z wszystkich innych, a jeden mu został, to i tak poniesie te same konsekwencje. O Chrystusie wiemy, że gdyby na tej ziemi była tylko jedna ludzka istota, która potrzebuje Jego ratunku, to On przyjdzie i odda życie za tę jedną istotę. Jest ta przypowieść o jednej zgubionej owcy. Dobrze, a więc mamy, a może ktoś chce przebić ten dar i powiedzieć, jest większy. Zbawienie, może powiemy, życie wieczne. To wszystko mamy w pakiecie z Chrystusem. Bez Chrystusa nie mamy nic. Wobec tego drugi dar, największy, to już będzie łatwiej. Weszliśmy na ten tron. Otwórzmy Ewangelię Jana. I tutaj 16 rozdział. Wiersz 5, może 4 już, 16 rozdziału. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem,
Dlatego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. Teraz odchodzę do tego, który mnie posłał. Nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata już został osądzony. Mam wam wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, cokolwiek usłyszy mówić będzie i co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego rzekłem, z mego weźmie i wam oznajmi. Gdy ten największy dar Jezus Chrystus zrealizował swoje zadanie na tej ziemi i odchodził, to powiedział, ale nie zostawię was samych. Smucicie się? Nie smućcie się, bo to, co się dzieje, to dla was może być dar, wasza potrzeba w przebraniu. Bo dla was korzystniej, gdy ja odejdę. Bo jeśli nie odejdę, to Duch Święty nie przyjdzie. To jest niesamowite. Zdajemy sobie z tego sprawę? Jeżeli Chrystus by nie umarł na krzyżu i nie zapłacił ceny naszego zbawienia, to działalność Ducha Świętego w ogóle mogłaby nie istnieć, bo co miałby czynić? Nie byłoby podstawy zbawienia człowieka. A tak może przypominać to wszystko, czego uczył Chrystus, gdy z nimi był. Może na bazie oczyszczenia, usprawiedliwienia tworzyć nowego człowieka. Jak Chrystus powiedział Nikodemowi, musisz się na nowo narodzić. I to jest na podstawie działania Ducha Świętego. Drodzy, czy zdajemy sobie sprawę, że bez Ducha Świętego nie mielibyśmy Biblii w ogóle? W kilku miejscach w Piśmie Świętym czytamy o tym, że prorocy działali z natchnienia Ducha Świętego. Apostoł Piotr mówi, dlatego żadne proroctwo nie może być ludzkiego wykładu, bo nie z woli ludzkiej to się stało. To przez Ducha Świętego prowadzeni będąc mówili święci Boży ludzie. To Duch Święty przez proroków zapowiadał Mesjasza już w Starym Testamencie. Dlatego, że istnieje od początku. On był przy stworzeniu. Unaszał się nad tym bezładem, nad tymi wodami oblewającymi nasz glob, zanim Bóg uporządkował i przygotował go na mieszkanie dla nas. Też powiedzmy tak, to skoro Duch Święty był, no to po co przychodził później? To jest tak samo trafne pytanie, bo jest trafne, jak to, że ktoś powie, a po co przychodził Jezus Chrystus, skoro On był tą opoką duchową, która prowadziła Izraela po pustyni. Przecież Chrystus też tam był, ale nie był w roli Mesjasza, w roli ofiary, w roli tego, który złoży swoje życie. Duch Święty był, pełniąc te funkcje, o których wspomnieliśmy, ale Duch Święty na bazie złożonej ofiary odkupienia nas przez Jezusa Chrystusa teraz może nas przygotowywać do życia wiecznego, do zbawienia. Duch Święty powoduje, że zostajemy przemienieni, ukształtowani na nowo. Ten zagubiony obraz i podobieństwo Boże, On potrafi odnowić, potrafi przywrócić nas do godności dzieci Bożych. A rozpoczyna od czego?
od przekonania nas, że jesteśmy grzesznikami. Od powiedzenia nam, że jesteśmy zgubieni, a jest jeden i jedyny ratunek. I to jest Jezus Chrystus. Jezus powiedział, On z mego weźmie i wam to oznajmi. On mnie uwielbi. Skoro mamy już te dwa wspaniałe dary, Ducha Świętego i Chrystusa, a w zasadzie w tej kolejności Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, to jak myślicie, co może być trzecim darem? Kościół, tak, piękny. Co jeszcze? Słowo Boże. Piękne to dary. Ale to Ducha Świętego, jak mamy, to mamy to Słowo Boże, bo On inspirował. Prawda? To On tworzy, On stwarza na nowo i On tworzy te oblubienice. A więc mamy oblubienice tu na tej ziemi. To jest w wyniku działania istoty boskiej, jaką jest Duch Święty. Odkupieni jesteśmy przez istotę boską, która przyjęła kształt ludzki, aby móc oddać życie to, które człowiek stracił, zapłacić tę cenę i jako oblubieniec on czeka na tę oblubienicę. Co może być trzecim darem w tej kategorii, największym już w tej sytuacji, gdy mamy oblubieńca i oblubienicę? No to są te, które i Duch Święty, i Chrystus nam gwarantują. Znowu dam wam podpórkę. Kiedyś była taka piosenka, para młodych, zakochanych w sobie ludzi usiłowała znaleźć czas, bo młodzi potrzebują dla siebie czasu, prawda? Robią wszystko, aby być ze sobą, aby być razem. I wtedy jest piosenka. On śpiewa i ona naprzemiennie. Poniedziałek nie mogę, bo ty masz pranie, a ja mam zebranie. We wtorek też nie, we środę też nie, w czwartek nie, w piątek nie, w sobotę nie, bo ty na lekcje ganiasz. Mówi, ale niedziela, niedziela będzie dla nas. Moi drodzy, tak śpiewają ludzie, którzy nie znają Boga. W takiej mierze, jak jest przedstawiony w Piśmie Świętym. Ale my wiemy, że pierwszym darem, o którym człowiek nie miał pojęcia, który Bóg mu dał, zanim człowiek upadł i dowiedział się o Chrystusie, a później od Chrystusa, od Ducha Świętego, to był sabat. Wyobrażacie sobie Adama i Ewę stworzonych w szóstym dniu. Pierwszy dzień ich życia to jest sabat. Co to znaczy? Przecież sabat to jest dzień odpoczynku. Po czym oni mieli odpoczywać? My jesteśmy zmęczeni, a więc akcent kładziemy najpierw na odpoczynienie. I Bóg też tak położył. Chociaż Bóg nie tyle położył na odpoczynienie fizyczne jako takie. Bo to, że odpoczniesz, zaprzestaniesz, to jest zakończenie czynności powszednich. Nie będziesz poprzednich czynności realizował. A więc, gdy Adam i Ewa znaleźli się z Bogiem w raju, Adam i Ewa to była ta oblubienica. Tym oblubieńcem był Bóg. Potrzebowali czasu. I Bóg wiedział, że dużo czasu będą potrzebowali. Codziennie potrzebujemy czas, aby spotkać się z Bogiem, z Jego Słowem. Aby się modlić, aby słuchać Jego głosu. Ale Bóg powiedział 24 godziny. Co 7 dni to będzie dla ciebie i dla mnie czas. Nie radio, nie telewizja, nawet nie pogoda, nie polityka, nie samochody. Sabat jest dla człowieka, powiedział Chrystus. A nie człowiek dla sabatu. Syn Człowieczy jest Panem sabatu. On daje ten dar. On w nas wyposaża w ten czas.
To znaczy wyposaża cały rodzaj ludzki, bo czy ktoś święci ten dzień, czy nie, to zwróćmy uwagę, i tak ma od Boga ten dar. Szkoda, że z niego nie korzysta. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli święcisz sabbat przez cały rok, to masz prawie 2 miesiące dodatkowego urlopu poza taryfowym z pracy. Masz lepiej jak nauczyciele z wakacjami, bo im jeszcze kolonie każą prowadzić i coś innego. A ty masz ten czas dla siebie i dla Boga, na nic innego. Gdy Chrystus był na tej ziemi, to o sabbat był spór między Nim i nauczonymi w Piśmie. I niektórzy wyczytali z tego, skoro był spór, to Chrystus zmienił, żeby usunąć tę barierę, zmienił święcenie soboty na niedzielę. Albo w ogóle nie święcił żadnego dnia. Nic podobnego, bo nie o to był spór, który dzień święcić, i nie o to był spór, czy go święcić. Spór był o to, jak go święcić. Czy zauważyliście, że wszystkie przepisy były nauczone w Piśmie, były ukierunkowane na to, czego nie wolno w sabbat robić? A Chrystus, gdy przyszedł, to się tym wcale nie zajmował, tylko tłumaczył ludziom i wpajał, co należy w sabbat robić. To jest olbrzymia różnica. Nieraz my podobnie się zachowujemy. Czy zauważyliście, że dzieci nieraz to mają w sercu swoim już od rana w sobotę tęsknotę za niedzielą? Za zachodem słońca w sobotę? Bo wreszcie coś im wolno. Tak to nie wolno. Tu siedź, tak się zachowuj, nie biegaj, bo to sabbat. Chrystus tłumaczył nam, ludziom, co czynić, aby święcić sabbat. Co czynić w sabbat. A my zakładamy próżnię. Nawet przyroda nie znosi próżni. Gdy pojedziecie, a może zapewne niektórzy z was byli w Izraelu, w Jerozolimie, pod ścianą nawet tą płaczu. Tam się gromadzi mnóstwo młodzieży i nie tylko młodzieży. Całej społeczności izraelskiej, w synagogach owszem, ale na rozpoczęcie i na zakończenie to przychodzą tam pod ścianę płaczu. I okazuje się, że tam jest tyle radości, tyle pląsów, tyle pokoju, tyle zadowolenia, tyle uścisków, tyle autentycznej radości. A w sobotę, gdy idziemy tam w to samo miejsce, znowu wszyscy są, znowu się radują, ale jak dzień się kończy, to tak jak mrok zapada, tak smętek ogarnia tych wszystkich ludzi. I jak woda w szpary pękniętej od suszy ziemi, oni wsiąkają w to, giną. Kiedyś zapytałem młodego Izraelitę, dlaczego tak jest? Mówi, w piątek się radujemy, bo sabbat przychodzi, czas z Panem, z Bogiem. A tu sabbat poszedł. Znowu trzeba się wziąć za normalne życie, robotę, za te przykre informacje, które do nas docierają. Czy nie warto pomyśleć, jak wielki dar Bóg dał nam w postaci tego dnia? Co robić w tym dniu? Właśnie. Jesteśmy tak inicjatywni pod każdym względem. Puśćmy naszą wyobraźnię. Zróbmy nawet narady rodzinne. Co robić w sabbat? Chrystus powiedział, odwiedzaj tych, których nikt nie odwiedza. Pomagaj tym, którym nikt nie pomaga. Bądź błogosławieństwem dla tych, którzy uważają, że
Wszyscy są brzydkimi kaczątkami, nikt ich nie potrzebuje, nikt ich nie chce. Pomagaj chorym, słabym. Dochowaj towarzystwa ludziom, którzy będą to pamiętać przez długie miesiące, że ktoś u nich był, ktoś im pośpiewał, a może nagraj część nabożeństwa i zanieś takie nagranie tej cioci czy temu wujkowi, którzy od lat już z powodu stanu zdrowia nie byli na nabożeństwach. Może już nigdy nie będą. Wiesz, jak zaznaczy się dla nich ten sabat? A więc trzy największe dary. Chrystus, Duch Święty i sabat. Przez proroka Ezechiela Bóg powiedział: sabaty moje dałem im, to jest wiersz 12, aby były znakami między mną i nimi, aby wiedzieli, że jestem Panem, który ich uświęca. I to Bóg przekazuje przez proroka słuchaczom tego przesłania. A w wierszu 20 odzywa się do tych słuchaczy. Tak samo mówi: sabaty moje daję wam, abyście wiedzieli, że ja jestem Pan, który was uświęca. Ludzie może znają nas i dobrze, że nas znają z tego, że święcimy sabat. Ale nieraz ten sabat, takie mam wrażenie, nieraz, że to jest kult dnia. To nie jest kult Pana sabatu. A tak powinno być. Myśmy wtedy Boga powinni wielbić, a nie sabat wielbić. Bardzo dobrze, że jesteśmy skrupulatni. Wiemy, kiedy on się rozpoczyna, kiedy się kończy. Ale dlaczego, jak się rozpoczyna, jesteśmy nieraz tak zdenerwowani, że nie wiemy, czy już czytać Biblię, czy już śpiewać, czy nie. A w sabat na nabożeństwo, jak wyjeżdżamy, to jeszcze tam kierowca już trąbi, a matka nie może pozbierać dzieci, a jeszcze coś zapomniała. I jadą, i w takim napięciu. No zdążyliśmy, jesteśmy na sabat. A gdy się kończy sabat wieczorem w sobotę, po zachodzie słońca, jakie to dziwne, że wszyscy nagle ożywają. Czyżby coś było nie tak ze mną? Dlaczego piątkowy wieczór jest tak niespokojny? Ellen White radziła, że powinniśmy już na godziny wcześniej przygotować wszystko i być spokojni, gdy nadchodzi ten dzień. Radośni. Nie na ostatnią chwilę. Ale my mówimy, ale no przecież jak nie zrobimy, to nie będzie zrobione. A dlaczego wcześniej nie zrobiłeś? A bo ja mam dużo pracy. A jak to masz dużo pracy? Tyle bezrobocia. Ale ja mam pracę. No ale ile pracujesz? No tyle, ile trzeba. A ile trzeba? Ile ktoś ze mnie wydusi. Nie tyle, ile trzeba, abym w spokoju mógł ten dzień święcić i wielbić Boga. Drodzy moi, przyjmijmy te dary. One nieraz naprawdę mogą przychodzić w przebraniu do nas. Możemy być nieświadomi, nawet działania Ducha Świętego. Do Nikodema Chrystus powiedział: wiatr wieje gdzie chce, nie widzisz go. Powiedział: świat Ducha Świętego nie przyjmie, bo go nie widzi. I nie zna. Nie ma tych antropomorfizmów, jak to specjaliści powiadają. Nie ma tych kształtów ludzkich, które widzieliśmy nawet przy Chrystusie. Ale widzieliśmy dlatego, że przyjął kształt ludzki. Ale w jego istocie boskiej nikt go nigdy nie widział. Drodzy moi, niech Bóg sprawi, abyśmy wdzięczni za te dary mogli iść z Bogiem przez życie, mogli z nich korzystać, mogli nimi się cieszyć.
aby one nam dawały wiele powodów do wdzięczności Bogu za wszystko, co nam daje.